Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2022. Bezpieczeństwo i solidarność. Coroczne spotkanie praktyków współpracy transgranicznej z Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. 3 dni paneli, spotkań i debat liderów samorządowych, organizacji pozarządowych i ekspertów z całej Europy. Forum partnerów. Giełda grantodawców. Wizyty studyjne, warsztaty, koncerty i spektakle. Na żywo i online. Lublin, 5-7 października 2022. Zarejestruj się bezpłatnie na stronie kongres.lublin.eu. Witam serdecznie. Wracamy do spotkań kongresowych. Na początek informacja organizacyjna. Chciałbym zwrócić uwagę, że warsztat Książki zamiast granic, opowieści o doświadczeniu migracji, będzie w sąsiedniej sali, a nie, jak błędnie podaliśmy, w sali Dąb. Przystępujemy do rozmowy o budowaniu solidarności. Jest dla nas, mieszkańców Lublina, oczywiste, że solidarność to dotyczy osób, których wcześniej nie widzieliśmy. Dla takich ludzi jak ja, a ja mam za sobą 8 miesięcy w więzieniu, myślenie o miejscu, gdzie możesz być bezpieczny, gdzie możesz być, gdzie możesz tworzyć, gdzie możesz kontynuować swój zawód, jest czymś, co pamiętam z tamtych czasów, trudnych czasów stanu wojennego. Lublin jest takim miejscem, do którego przyjeżdżają ludzie, którzy są w trudnej sytuacji, którym grozi więzienie. Ale chcielibyśmy się włączyć w międzynarodową sieć miast schronienia, miast, które mówią, tu jest bezpieczny dom. Tak jak kiedyś w średniowieczu miasta czyniły wolnym. Jeżeli dostałeś się do miasta, wiedziałeś, że jesteś bezpieczny, że nie będziesz bezpodstawnie aresztowany, że jesteś wolny od różnych zagrożeń. To właśnie miasta schronienia są tymi miastami, które pozwalają być wolnymi w tych granicach, jakie tworzą. I o tym właśnie będzie dzisiejsza rozmowa, dzisiejszy panel. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo, Krzysztofie. Dziękuję za to zarówno praktyczne, jak i filozoficzne otwarcie naszej rozmowy, bo ja też mam do tego dzisiejszego spotkania podobny stosunek. To znaczy, że jest to rozmowa i o organizacji pewnego specyficznego formatu, w jaki sposób miasta mogą pełnić tą ochronną rolę względem ludzi kultury, ale nie tylko ludzi kultury, oraz rozmowy o jakichś bardzo głębokich filozoficznych, etycznych przemyśleniach, które temu towarzyszą. Ale dobra tradycja nakazuje, żeby najpierw powitać wszystkich uczestników i uczestniczki naszego panelu. Jak rozumiem, jest nas w sumie 5. Nie wiem, czy mamy już połączenie z osobami, które będą z nami. Tak, dziękuję bardzo za obraz. Pozdrawiam. Zawsze się mylę, nie wiem, jak mam do was patrzeć, bo mam obraz wasz, mam z tyłu, ale też z przodu, dobrze. A tu mam kamerę, czyli tak, żebym dobrze wyglądał w kamerze, to muszę się patrzeć tu. Okej, to jest skomplikowane, ale spróbuję jakoś dać radę. To teraz już patrząc na was, uśmiechając się do was, mówię dzień dobry. Zacznę od przywitania pani profesor Dominiki Kasprowicz z Willi Decjusza, jak rozumiem, organizacji, która w stosunku do miasta Lublin ma już od jakiegoś czasu to doświadczenie, do którego my chcemy dołączyć, którego chcemy być częścią, czyli doświadczenie bycia gospodarzem w ramach sieci ICORN. Chciałem bardzo gorąco powitać Helgę Lunde, który jest dyrektorem wykonawczym sieci ICORN,
I pewnie jedno z pierwszych pytań skierujemy do ciebie, Helge, tak żebyś nam trochę opowiedział o tym, czym ta sieć jest, bo mam wrażenie, że wśród uczestników dzisiejszej rozmowy, zarówno tych, którzy są tu z nami na sali, jak i online, pewnie są tacy, którzy doskonale orientują się, czym jest iCORN, ale myślę, że są też tacy, których wiedza może wymagać pewnego uzupełnienia. Serdecznie witam Roberta Piaskowskiego, którego też już w takiej wersji miałem okazję poznać w rozmowie online, również z Krakowa, członka Rady Programowej sieci iCORN, ale także koordynatora działań sieci w Krakowie. I na koniec zostawiłem sobie największą przyjemność, to znaczy powitanie Lesi Pczołki, która jest ze mną jako jedyna uczestniczka panelu dzisiaj tu na żywo w Lublinie. Dlatego jest to szczególna przyjemność i taki ważny moment, bo Lesia Pszczołka jest jedyną artystką, jedyną, można innym tym takim technicznym językiem, którego nie lubię powiedzieć, beneficjentką tego programu, beneficjentką tej sieci. A wydaje mi się, tak jak ja sobie o tym myślę i jak trochę mieliśmy już okazję wczoraj z Lesią porozmawiać, to ta perspektywa artysty czy artystki biorącej udział w tym programie jest kluczowa, bo ona nam potwierdzi tak naprawdę, czym ta sieć jest, w jaki sposób ona tak naprawdę funkcjonuje i jakiego rodzaju efekty przynosi. Także będę chciał do doświadczenia Lesi się niemalże z każdym pytaniem, z każdym zagadnieniem w jakiś sposób odnosić. Ja nazywam się Dariusz Jachimowicz, jestem pełnomocnikiem prezydenta miasta Lublin do spraw włączania poprzez kulturę. Pracuję dla miasta Lublin nie po raz pierwszy, ale teraz dość krótko, od kilku miesięcy, od kwietnia tego roku. Jestem z powrotem w Lublinie. I jeszcze jedna taka, wydaje mi się, koleżeńska informacja, która jest należna Michałowi. Prowadzę ten dzisiejszy panel w zastępstwie. Miał go pierwotnie prowadzić mój kolega Michał Karapuda, który jest dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Michał niestety zachorował kilka dni temu, ale jeżeli dobrze rozumiem, to podgląda nas online, więc Michale, jeżeli nas widzisz, to serdecznie cię pozdrawiam i życzę zdrowia. A teraz już do adremu, jak to się mówi. Pierwsze pytanie, tak jak wspomniałem, chciałbym skierować do Helge. Pytanie o to, żebyś nam opowiedział o sieci iCORN, jak ona działa, skąd się wzięła, o jej filozofii, o założeniach, tak żebyśmy mogli trochę zrozumieć, skąd się iCORN wziął i jak funkcjonuje. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za ten głos. Bardzo się cieszę, że mogę być z Państwem i mogę uczestniczyć w tej przedsięwzięciu. Bardzo się cieszę. Bardzo chciałem pogratulować Lesi i za Alesia, z okazji Alesia, za nagrodę. Myślę, że to jest bardzo mądra decyzja Komitetu Noblewskiego w sprawie tej nagrody pokojowej, którą otrzymał. iCORN, the international cities of... Nasza sieć powstała w 2006 roku i zatem można powiedzieć działa mniej więcej 15 lat, więcej niż 15 lat. Cała koncepcja pojawiła się, cała koncepcja tej organizacji, tej sieci, to, że wierzymy, że miasta mogą zrobić więcej niż narody czy polityki narodowe. Jest potrzeba solidarności, działań solidarnościowych, pomocy różnego typu osobom prześladowanym. Jak patrzymy na świat dzisiaj, to nie jest świat przyjazny dla wielu ludzi, dla wielu osób, dla wielu aktywistów.
nie wszystkie kraje, nie wszystkie systemy polityczne mają otwarte granice, nie wszystkie witają ludzi z innych krajów. W wiele sytuacji wiemy, że bardzo ważne jest, aby to właśnie miasta przejęły rolę miejsc, w których ludzie będą mogli czuć się bezpiecznie. Kiedy miasto staje się elementem sieci ICORN, tak jak Kraków, które było pierwsze miejsce w Polsce w 2011 roku przyłączące się do sieci. Well and strongly. Oczywiście to jest bardzo dobry, bardzo silny partner naszej sieci. I teraz konkretna rzecz, którą ICORN próbuje zrobić, to jest either single or a couple or with family, która kontaktuje się z rodziną, z bliskimi takiej osoby prześladowanej. And stay and think safely. Osoby, która jest prześladowana w tym regionie, czy oni też, którzy są jakby prześladowani w regionie, w którym żyją, nie mogą pracować spokojnie, nie mogą się rozwijać. Mamy w tym momencie 18 miast i przechodzimy, że coraz więcej będzie się przyłączało miast w całym świecie, gdzie pojawiają się właśnie problemy z prześladowanymi artystami, aktywistami, abyśmy mogli zapewnić im ten typ ochrony, który możemy pomyśleć. Cały ruch organizuje miasta, aby mogły pracować, poświęcać się temu projektowi. To są bardzo konkretne i bardzo mierzalne, ale też symboliczne działania, które podejmujemy. Kiedy miasto staje się elementem naszej sieci i włącza się w działania, kiedy próbuje to tłumaczyć, kiedy próbuje opisywać, czym jest nasza sieć, mówię oczywiście, bardzo często odwołuję się do przykładu Krakowa, bo pracuję bardzo ładnie, jako partner bardzo porządnie, ale mówię także o Paryżu. Mamy ogólne nasze zgromadzenie, odbyło się w 2016 roku i mer Paryża powiedział wtedy, kiedy powstaliśmy się w roku 2016. W XX wieku Paryż stał się miejscem dla artystów, dla aktywistów, dla działaczy praw międzynarodowych i stał się miejscem, jakby te działania stały się elementem strategii rozwojowej Paryża. Chcemy być ikoną, chcemy być miastem, które chroni artystów w bardzo konkretny sposób. I istotnie, zarówno fizycznie, jak i symbolicznie, chcemy być zaangażowani w wszystkiego typu ochrony. Tak powiedział mer Paryża i mam nadzieję, że te słowa są jakby specyficznym motto. Oczywiście nie wynika może z tego, ale mam nadzieję, że miasto Lublin także wkrótce stanie się naszym członkiem. Będzie także mogło podzielić się podobnym motto, będzie mogło się zarówno wpisać w to motto mera Paryża, ale będzie także mogło powiedzieć, że też jesteśmy miastem, które symbolicznie i fizycznie chcemy bronić osoby zagrożone. Mam nadzieję, że to się wkrótce rzeczywiście stanie, że Lublin powitamy w ramach naszej sieci. Myślę, że aby zakończyć tę wstępną wypowiedź, może jest to oczywiste, co powiem, ale ważne jest, jak patrzymy na świat w dzisiejszych czasach. Chyba nie było wcześniej większej potrzeby, aby to miasta były istotnymi graczami na mapie pomocy, reakcji, chronienia aktywistów i zagrożonych artystów, aby coraz bardziej mogli oni polegać bardziej na miastach jako miejscach ochrony. Kilka tygodni temu byłem w Bratysławie i podpisałem umowę z prezydentem Bratysławy. Za parę tygodni pojedziemy do Strasburga i tam podpiszemy takie memorandum dotyczące współpracy, żeby Strasburg stał się miastem, które podejmuje bardzo konkretne działania
i dla nas jest zawsze ważne to dualne podejście, bardzo konkretne działania i symboliczny udział w naszym projekcie. Tak odpowiadam w ten sposób, w sposób krótki, a potem w czasie dyskusji opowiem więcej. Bardzo dziękuję, to myślę jest dokładnie to, czego potrzebowaliśmy na otwarcie naszej dyskusji. Mówić i tłumaczenie, tak, przestawiam się naturalnie, jak słyszę język angielski. Dziękuję bardzo i też oczywiście podtrzymuję to, co powiedziałeś, bardzo za to dziękuję. Wszyscy tu w Lublinie mamy nadzieję, że dołączymy do sieci ICORN i Lublin stanie się miastem, które będzie udzielało schronienia artystom. Ale może to jest wobec tego moment, żeby zapytać o doświadczenie miasta, które ma już w tej sprawie coś do powiedzenia, polskiego miasta, czyli nie wiem, czy poprosimy panią profesor, czy może najpierw o kilka słów na temat doświadczeń Willi Decjusza w związku z siecią ICORN. Oczywiście dziękuję bardzo przede wszystkim organizatorom za przygotowanie kolejnej odsłony tego szczególnie ważnego wydarzenia, jakim jest kongres, oraz za umieszczenie w agendzie programu spotkania, które daje szansę nam wszystkim, szansę do tego, żeby podzielić się istotą i praktyką tej solidarności na poziomie miast, którą uosabia sieć ICORN. Helge Lunde przed chwilą pięknie i w pigułce opowiedział o tym, czym jest ICORN, nasza perspektywa Krakowa, o którym pewnie więcej powie pan pełnomocnik prezydenta, pan Robert Gaskowski, i samej instytucji, która gości pisarzy, jest bardzo, powiedziałabym, bogata, bo to już z górą 11 lat, od kiedy miasto Kraków jako pierwsze w tej części Europy, pierwsze w Polsce, dołączyło do sieci. Od tego czasu pisarze, tłumacze, poeci, ci, którzy nie mogą bezpiecznie tworzyć w miastach, w państwach swojego pochodzenia, w willi Decjusza otrzymują takie bezpieczne schronienie. Będę zobowiązana, jeśli mi państwo potwierdzą, czy widać ekran. Wydaje mi się, że tak. Proszę państwa, od 11 lat Kraków, a teraz także inne miasta Polski uczestniczą w tym programie i to są oczywiście nie tylko piękne słowa i nie tylko wystąpienia w trakcie międzynarodowych kongresów, ale przede wszystkim to są ludzie, to są odważni, piękni, utalentowani twórcy, którzy właśnie w Polsce, właśnie w Krakowie, mieście literatury UNESCO, takie bezpieczne schronienie odnaleźli. Wśród nich w Krakowie byli do tej pory przedstawiciele właściwie wszystkich kontynentów, pochodzenia z wszystkich kontynentów. Ostatnio mieliśmy przyjemność goszczenia chociażby pisarki, aktywistki z Syrii, Hulud Sharaf. Obecnie naszą gościnią jest pochodząca z Angolii aktywistka środowiska LGBTIQ Ayun Nin, niesłychanie utalentowana poetka, zresztą której tom również tutaj krakowskim nakładem się ukazał. Ważne też jest, aby wspomnieć, że obecnie w Krakowie przybywają także białoruscy dysydenci i wspaniali pisarze, tłumacze, aktywiści. Między innymi jest to pan Władimir Niklajew oraz Andrii Hadanowicz. I również chciałabym pogratulować na ręce Leci złożyć to zapewnienie, że nie od wczoraj pamiętamy o Białorusinach i wspieramy państwa w walce o to, aby nie tylko 1300 politycznych więźniów z więzień politycznych reżimu Łukaszenki, ale też wszyscy Białorusini dążący do wolności mogli to marzenie szybko spełnić. Mam takie przekonanie jako dyrektorka instytucji, która od kilkunastu lat jest operatorem
programu, że to jest małymi krokami, ale możliwe. I wsparcie osób wyjątkowych, mających przełożenie na swoich rodaków, mających olbrzymią charyzmę, mający niesłychane życiorysy, ale przede wszystkim talent i chęć do tego, żeby będąc na uchodźstwie dzielić się tą misją, tą wiadomością o tym, że wolność słowa, wolność artystycznego przekazu, ale też wolność w obrębie miast jest kluczowa dla realizacji misji, o której mówił Helge Lunde. Ja jestem przekonana, że to jest warte każdej inwestycji. To, co Państwo widzą, to jest seria wydawnicza, która jest tylko wyimkiem z pracy takiej promocyjnej i publicystycznej, która tutaj w Willi Decjusza była tworzona, ale należy też powiedzieć, że udział w takiej sieci otwiera nie tylko instytucje, ale też miasta na inne możliwości. Warto powiedzieć, że pisarze, tłumacze i uchodźcy to nie jedyni, osoby szukające schronienia. Są to także chociażby naukowcy, którzy również są wspierani przez miasto Kraków i znajdują miejsce schronienia chociażby na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Willi Decjusza. Szanowni Państwo, chciałabym jeszcze powiedzieć, pokazując kilka zdjęć z ostatnich miesięcy w Willi Decjusza, że uczestnictwo w sieci, jaką jest ICON, jest taką, powiedziałabym, szansą także na to, aby lepiej integrować przez kulturę. I przykładem takiego zaangażowania jest chociażby Polska Nagroda imienia Sergio Viera de Mello, ale też wydarzenia z udziałem Nowych Krakowian, które pod auspicjami miasta Kraków i przy udziale rezydentów miast sieci schronienia ICON realizujemy w Willi Decjusza. Takim przykładem były pikniki artystyczne, takim przykładem jest chociażby Festiwal Nowi Krakowianie. Takim przykładem w końcu jest międzynarodowy projekt, którego nie byłoby, gdyby nie inspiracja i know-how, który nasze zespoły i miasto Kraków zdobyło w trakcie uczestnictwa w sieci. Tym programem, o którym mówię, jest program So Close, program, który dzięki użyciu nowoczesnych technologii umożliwia nam zbieranie świadectw i lepszą integrację osób, które mają doświadczenie przymusowej migracji. Szanowni Państwo, nie przedłużając, zatrzymam teraz prezentację slajdów. Myślę, że to moje krótkie wystąpienie uzupełni, rozbuduje pan Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Tak, oczywiście, bardzo o to proszę, Robercie, jeżeli mógłbym teraz zwrócić się już do ciebie bezpośrednio z prośbą o taką perspektywę, która też jest mi bliska jako osobie reprezentującej sąsiedni ratusz miasta Lublin. Po co my to robimy? To znaczy, jak z waszej perspektywy wygląda odpowiedź na to pytanie z perspektywy polityk miejskich? Dlaczego włączenie w taką sieć jest istotne? Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie i pozdrawiam Lublin i miasto Stavanger. Helge Lunde, dobrze Cię zobaczyć. Drodzy Państwo, może opowiem troszkę też o tym momencie, kiedy pomysł ICORN dotarł do Krakowa, bo dotarł w takim nieprzypadkowym momencie. Pamiętam to spotkanie Helge Lunde z prezydentem Majchrowskim razem z Alison Bowden, czyli szefową miasta literatury Edynburg, czyli to był taki moment, w którym Kraków podjął dwie decyzje. Po pierwsze, że stara się o tytuł miasta kreatywnego w dziedzinie literatury UNESCO i że prosimy Edynburg o rolę mentora, opiekuna i też takiego partnera w tym procesie, ale jednocześnie w tym samym momencie zakotwiczyliśmy w tym programie to, co dla Krakowa było zawsze ważne i co jest trochę elementem nawet herbu naszego miasta, czyli to myślenie o mieście otwartych bram, mieście gościnności, mieście
otwartości na inność, na przybyszów, ponieważ piękno, majestat, dziedzictwo tego miasta zbudowane zostało na właśnie tej otwartości. I to ma odzwierciedlenie i w literaturze, i w architekturze, i w tradycjach kulinarnych, i oczywiście też w bolesnych momentach naszej historii, mieście, które też w jakiś sposób zostało trwale zranione. Naszego myślenia o dziedzictwie kulturowym miasta, o programie literatury, który jest potężną wizją, i wreszcie dziedzictwie Willi Deciusza, która od epoki renesansu była miejscem, w którym ukrywali się, ale też rozmawiali dysydenci, wolnomyśliciele, wichrzyciele, intelektualiści, i tam znajdowali również schronienie. No i wreszcie tej wizji nowoczesnego miasta, które nie może się rozwijać bez otwartości, nie może się rozwijać bez kontaktów z innymi, nie może być wiarygodne jako miasto kultury bez dostarczania pomocy, otwartości, gościnności tym, którzy jej potrzebują. I w tym kontekście ta piękna idea Salmana Rushdiego, który przez całe życie uciekał, przez całe życie szukał schronienia. Opisał to zresztą w swojej pięknej książce, która jest quasi biografią, quasi powieścią, Joseph Anton, w której odwołuje się dwóch wielkich figur literackich, Czechowa i Josepha Konrada, i w której opisuje właśnie tą niemoc państw, które zawsze są w tej wielkiej polityce i dzisiaj też tego doświadczamy, troszeczkę graczami, troszeczkę są bezsilne, prawda? Rząd Wielkiej Brytanii nigdy oficjalnie nie udzielił schronienia Salmanowi Rushdiemu, udzieliło mu tej opieki miasto Londyn. W ostatnich dniach nasz kolega Henry Rees, który przez wiele lat był szefem i jest członkiem rady też, Board of Directors do niedawna, i prowadził właśnie spotkanie z Salmanem Rushdiem, i my byliśmy wszyscy zszokowani tym, co się wydarzyło, atakiem nożownika i zamachem na Rushdiego i zamachem na życie tego wybitnego pisarza, który jest jednym z inspiratorów powstania sieci. I ten, który zainspirował nas do jej stworzenia, jednocześnie staje się na naszych oczach ofiarą, pomimo tego, że znajdujemy się w bardzo przyjaznych, bezpiecznych warunkach w mieście, w Stanach Zjednoczonych, w otoczeniu przyjaciół. To nas uczy, że żaden z twórców nie jest bezpieczny. Żaden z twórców, każdy z twórców może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, co pisze. Może stać się przedmiotem zamachu, fatwy, ataku terrorystycznego, niezrozumienia, szykan. I my jako miasta wierzymy, że naszym obowiązkiem jest dostarczać takiego schronienia twórcom rozmaitych kultur, języków, światopoglądów za wszelką cenę. I kiedy przystąpiliśmy do sieci ICON w 2011 roku, po bardzo trudnym procesie, dlatego że to nie był łatwy proces, na naszym procesie się też inne miasta polskie potem uczyły. Te decyzje muszą być zaakceptowane przez Radę Miasta, potem przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Musieliśmy tłumaczyć, że ta nazwa Cities of Refuge niekoniecznie oznacza to, że ktoś jest od razu, ma status uchodźcy w tym znaczeniu prawa międzynarodowego, że de facto chodzi o rezydencję, że chodzi o stypendia, chodzi o udzielenie pomocy i włączenia w ten krwiobieg też kultury, społeczności lokalnej. I w tym 2011 roku świętowaliśmy stulecie urodzin Czesława Miłosza, jednego z największych naszych wygnańców, pisarzy, no, szykanowanych, represjonowanych, niewydawanych, zakazanych przez jakiś czas również w naszym kraju, który też na koniec swojego życia przyjechał do Krakowa, żeby tutaj znaleźć schronienie, i tutaj spoczywa na skałce w Panteonie
zasłużonych w Panteonie Narodowym. I to był dla nas bardzo ważny, symboliczny moment. Pamiętam ten ważny dzień, kiedy cała Rada Miasta aklamacją przyjęła nasze uczestnictwo w tej sieci, kiedy Helge Lunde wystąpił przed Radą, widząc przed Krakowem też ważną rolę tej bramy do Europy Środkowo-Wschodniej, też do Europy Wschodniej, i wyrażając też nadzieję, że wiele innych miast tego makroregionu przystąpi do tego zrzeszenia szlachetnego miast wartości, które chcą się dzielić swoją gościnnością. No i od tamtego czasu przystąpił właśnie i Wrocław, i Katowice, i Gdańsk. I jestem ogromnie wzruszony i ogromnie wdzięczny miastu Lublin, prezydentowi tego miasta i wszystkim państwu za zainteresowanie tą inicjatywą, za przystąpienie, wolę wyrażenia przystąpienia do tej sieci w szczególnym momencie, kiedy to nowe rozumienie naszej gościnności nabiera zupełnie nowego wymiaru. I myśmy niedawno rozmawiali z panią profesor Kasprowicz o tym właściwie, jak to się stało, że ta odpowiedź społeczeństwa polskiego w odniesieniu do dysydentów białoruskich, bo teraz też gościmy wiele osób tu w Krakowie, mniejszość elity kulturalne dwóch wybitnych poetów gościmy na rezydencji w Willi Decjusza. Parę dni temu gościła też Swietłana Cichanouska tutaj w Krakowie. Więc jakby w tym dyskursie jesteśmy miast wolnych bardzo aktywni. Ale jak to się stało, że odpowiedzieliśmy jak rój, jedną dając odpowiedź na kryzys, na wojnę w Ukrainie i otwierając nasze domy. I myślę, że to jest też to, że myśmy się tej gościnności, otwartości uczyli przez wiele lat, że wiele takich instytucji jak Willa Decjusza, która ma w swojej historii prawie 150 nazwisk, w tym większość najważniejszych pisarzy białoruskich i ukraińskich, którzy znaleźli tam przestrzeń do tworzenia, do wolności, do tworzenia nowych kontaktów. Po prostu ta gościnność nie jest tylko i wyłącznie projektem PR-owym. My nie przystąpiliśmy do sieci ICON, żeby mieć fajny projekt na stulecie Miłosza. Myśmy to wkomponowali w politykę miasta literatury i ten program się rozszerza, bo programów rezydencjalnych w Krakowie mamy w tej chwili blisko 10 i to są bardzo różne programy. Sama Willa Decjusza ich ma sporo więcej niż ICON, wspomniane tutaj Scholars at Risk, który jest takim siostrzanym projektem. Myśmy też gościli ICORN w 13 roku, zgromadzenie generalne i konferencję Writing Freedom, pisać wolność. Na zawsze zapamiętam niezwykłe, poruszające przemówienie Bartoszewskiego poświęcone Żegocie i odpowiedzi nielicznych, którzy nieśli pomoc pomimo okoliczności żydowskim członkom naszej wspólnoty, Polakom pochodzenia żydowskiego podczas II wojny światowej. I trochę nie przedłużając tego, bo mam nadzieję, że to układa się w jakąś taką spójną historię. ICORN nie spadł nam z nieba, parafrazując troszeczkę Mariana Turskiego. On po prostu był gdzieś w krwiobiegu naszego miasta przez wieki. On jest naturalną cechą otwartości naszych elit kulturalnych, ale też mieszkańców naszego miasta. I ten projekt jest też pewnego rodzaju, tak ja to osobiście odbieram, spłatą długów nas, wolnych miast tego kraju, za gościnę innych miast świata dla naszych pisarzy, poetów, tłumaczy, którzy z wielu powodów nie mogli tworzyć, wydawać w wielu okresach historii naszego kraju, w wielu okresach, nie tylko XX wieku. Więc ten moment, w którym przyjęliśmy członkostwo w 2011 roku, pamiętam, cytowaliśmy noty o wygnaniu Czesława Miłosza, które brzmiały zupełnie jak słowa Salmana Rushdiego, Swietłany Cichanouskiej, Lawona Barczewskiego, Ładzimira Niaklajewa, Asli Erdogan i Marii Amelii i tych wszystkich, którzy na naszej drodze stanęli i których mieliśmy wielki zaszczyt gościć i dać im na chwilę schronienie.
żeby mogli tworzyć, ale mogli się też psychicznie zrekonstruować, podjąć dalsze decyzje, pojechać dalej, czasami wrócić do swojego kraju. I ich ważna też kontrybucja dla naszego środowiska kultury, dla naszej wrażliwości. Każdy taki moment, kiedy oni stają przed Radą Miasta, przed prezydentem Krakowa, jest rozmową o wartościach, jest momentem odnawiania tej filozofii naszego bycia w sieci. No i wreszcie na koniec chciałem też podkreślić, że zarówno Villa Decjusza, Zespół Miasta Literatury, ale też pani Danuta Glondys, która też nas do tego programu namawiała w pierwszych dniach 2009 roku i też ogromne przejęcie tej całej drogi przez panią profesor Kasprowicz. No to wszystko układa się w piękną historię i nawet dzisiaj, kiedy gratulowałeś Darku i ty Helge i Dominiko białoruskim zwycięzcom, zdobywcom Pokojowej Nagrody Nobla, to też przypomniałem sobie, że w 20 roku właśnie Stowarzyszenie Wiosna właśnie było laureatem też Nagrody Sergio de Mello. Więc te wszystkie małe strumyczki łączą się w tę historię. Jesteśmy odpowiedzialni i solidarni w perspektywie globalnej, międzynarodowej. I bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy na Kongresie Współpracy Transgranicznej, który właśnie mówi o współpracy i solidarności. To są te wartości, które stają za naszym uczestnictwem w sieci ICON. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję, Robercie, za wszystkie informacje, ale przede wszystkim za uruchomienie tego bogactwa kontekstów z bardzo różnych obszarów i takich, można powiedzieć, bardzo różnych pięter, od bardzo wysokich konstatacji w sferze etyki, filozofii, rozumienia tego, dlaczego to robimy, właśnie udzielenia odpowiedzi na to kluczowe pytanie, po co miastom tego typu struktury, po co miastom tego typu wartości, które wynikają z uczestnictwa w tego typu sieciach. Ja przyznam się szczerze, że też mam taką właśnie gonitwę myśli w momencie, kiedy myślę sobie o tym, co to znaczy tak naprawdę ten gest, poza tym, co wybrzmiało do tej pory najmocniej, czyli miastem jako miejscem schronienia, od czego Krzysztof Stanowski zaczął nasze dzisiejsze spotkanie i wszyscy do tego nawiązaliście. Tak, to jest ten pierwszy bardzo ważny aspekt, ale wydaje mi się, że jest ich bardzo wiele. Za chwilę będę starał się do nich nawiązać. Ale teraz, tak jak powiedziałem, last but not least, to jest w jakimś sensie z mojej perspektywy ten kluczowy głos dzisiaj osoby, którą mam przyjemność mieć tutaj fizycznie blisko siebie, Lesi Pszczołki. Lesiu, jak to wygląda z twojej perspektywy? To znaczy w kontekście tego, co zostało powiedziane, perspektywa artystki, osoby, która dzięki sieci ICORN mogła najpierw dramatycznie zmienić swoje położenie, potem znaleźć się, akurat ty byłaś beneficjentką tego programu w ramach współpracy z miastem Gdańsk, Gdańska jako oka tej sieci. Ale powiedz proszę cię, tak jak to wyglądało z twojej perspektywy, czym to doświadczenie było? Co sieć dała tobie jako artystce? Tak, po pierwsze mogę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo dumna z tego, że byłam wybrana jako artystka w tej sieci. I Gdańsk jest super miejscem dla adaptacji. To było ważne, że polityka miasta jest tak, prawda, cały czas otwarta, ruch solidarności i tak dalej. To jest bardzo blisko i było tam przyjemne. Najważniejsze dla mnie może być to, że ta programa ICORN jest długoterminowa. I to prawda jest najważniejsze wsparcie, że za rok tej programy, kiedy byłaś w Gdańsku, miałeś czas, żeby po pierwsze tak trochę uspokoić się o tych wydarzeniach, które przeżyłam. A potem
taki, zrobić takie podstawowe rzeczy, który, o których nie mówimy, ale które po prostu nieobchodne dla życia, robienie dokumentów, legalizacji i tak dalej, i tak dalej. To trwa długo naprawdę i po prostu ten, jakby ten termin, pierwszy rok, można tak powiedzieć, jest takim luftem dla tego, żeby po prostu stać na siebie, a potem już ruszyć dalej. No i to było super wsparcie, wydaje mi się najważniejsze i w, jakby to, co ze mną stało, jestem bardzo wdzięczna naprawdę, że byłam wybrana do tej programy. Dziękuję. A ja tak jednocześnie, jeżeli wszyscy się zgodzimy na to, chciałbym jeszcze na chwilę pozostać w rozmowie z Lesią Pszczołką, czyli artystką, bo ta perspektywa jakoś mi się wydaje kluczowa w zrozumieniu pewnych wartości towarzyszących temu programowi, bo kiedy się przygotowywałem do naszego dzisiejszego spotkania, to pomyślałem sobie tak. Artystka czy artysta to przede wszystkim ekspresja, tak? To jest jakiś głos, to jest jakaś, to jest twórczość, czyli jakaś forma komunikowania tego swojego przekazu na zewnątrz. I tutaj przychodzi mi do głowy ta druga bardzo ważna, jak rozumiem, funkcja, którą sieć ICORN gwarantuje się, czy zobowiązuje się zapewniać uczestniczącym w nim artystom i artystkom, to znaczy zorganizowanie też możliwości ekspresji, to znaczy warunków do ekspresji. Przychodzi mi na myśl taki właśnie bardzo silny kontekst etyczny, bo kiedykolwiek w moim życiu tak się zdarza, to nie jest zawsze, ale tak się zdarza dosyć regularnie, że pracuję z takimi zagadnieniami, które wiążą się z relacjami międzykulturowymi, z wielokulturowością, czy z taką sytuacją związaną z pozycją mniejszości, czy też migranta, migrantki, osoby, która znajduje się w jakimś innym kontekście kulturowym, to zawsze wraca mi taka konstatacja bardzo ważna dla tworzenia jakby filozofii nowoczesnego świata, czyli mam tu na myśli konkretnie tą refleksję Karla Otto Appla zwaną etyką odpowiedzialności. To jest ten wierzchołek, już ten ostatni etap szkoły frankfurckiej, czyli tego nurtów filozofii etycznej służącemu wypracowaniu rozwiązań, żeby się nigdy w Europie nie powtórzyły rzeczy, których Niemcy, bo to szkoła frankfurcka, czyli Niemcy, byli sprawcami, tak? Czyli tego, tej takiej sytuacji, która kojarzy się z totalitaryzmem, z systemem opresyjnym, kiedy głos, a zwłaszcza głos artysty jest tłumiony, blokowany. Często właśnie, tak sobie pomyślałem o tym, że sieć ICORN to jest ten mechanizm, przepraszam za słowo, ten czynnik, ten pomysł na to, żeby zmienić tą kondycję. To znaczy osoby, która nie ma możliwości zabierania głosu, której głos jest zamknięty, która musi milczeć często, często jeszcze poddana opresji w kraju, z którego pochodzi, to jest sytuacja, która ma nie tylko tą osobę otoczyć pewnym parasolem bezpieczeństwa, co jest oczywiście kluczowe, to jest ten ważny pierwszy krok, ale też zapewnić możliwość ekspresji, to znaczy możliwość zabierania głosu. Właśnie to, co w etyce odpowiedzialności Karla Otto Appla jest kluczowe, to znaczy on mówi tak, my, którzy jesteśmy w pozycji silniejszego, czyli na przykład my, obywatele szczęśliwie żyjący w takim kraju jak w tej chwili Polska, mamy obowiązek nagłaśniać głos tych, którzy z jakiegoś powodu mają ten głos w kryzysie. Migrantów, mniejszości, osób, które znajdują się w jakimś sensie, w jakimś trudniejszym położeniu, których głos jest słabszy. I chciałem ciebie, Lesiu, jeżeli pozwolisz, zapytać o ten aspekt, to znaczy na ile też pobyt w Polsce, pobyt w Gdańsku i to doświadczenie związane z siecią ICORN pozwoliło ci zaistnieć jako artystce, pozwoliło ci na twórczą ekspresję?
No, po pierwsze mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że sztuka zawsze szuka jakiegoś wyjścia i formy realizacji. To bok sztuka zawsze jest tak obok polityki i daje głos. Na przykład mówisz, że daje głos artystom, ale naprawdę te artysty jest ruporami w swojej społeczności, której po prostu przez twórczość, przez sztukę wizualizują te formy i te problemy w społeczeństwie i robią ich, jakby adaptują do innych i robią taką, tworzą alternatywną historię, można powiedzieć, że historia takich państw totalitarnych, авторитарных, завше есть манипулятивна, есть как бы не ниц в ней, завше ниц нема вспулчесного, так, то бок, есть история, которая побудована на якіш пришлости, и артисты, которые творжен новый, робен пшес штуки архив новый, который в... Може бути, наступним кроком стане новим архівом, альтернативним. Коли мовить, як би, коли там розмова о моїм побуті в Гданську і вистави, яка була там, то був трудний момент. То було вже понад місяць по війні. І вистава о Білорусі на тлі війни була таким... No, można powiedzieć, ciężkim wyzwaniem, że no, trudno mówić o traumach, traumach więźniów politycznych, traumach takich totalnych represji, kiedy wszyscy wiedzą, co Białoruś biorą udział w wojnie. I no, to jest... Ten moment był ciężki, naprawdę. Ale ważne, że przez wystawę, przez takie wydarzenie krótkie i nawet przez to spotkanie i zaproszenie mnie dziś, żeby wystąpić, przypominają o tym, że w Białorusi są ludzie, którzy przeciw, którzy cały czas walczą z tym reżimem i robią coś, żeby wyjść z tej sytuacji. Tutaj pani profesor Kasprowicz, bardzo dziękuję, że przypomniała o więźniach politycznych w Białorusi, ale powiedziała o Białorusinach jako dysydentach. Myślę, że Białorusiny nie są dysydentami, że już po 20 roku wszyscy zobaczyli, że większość ludzi przeciw reżimu. Dysydentem jest reżim, który trzymają władzę przez po prostu torturowanie ludzi. A sztuka białoruska, sztuka współczesna zawsze była w opozycji tym reżimu. Dziękuję bardzo. Oczywiście naturalną koleją rzeczy jest, żeby spróbować poprosić o refleksję na ten temat wszystkie kolejne osoby. Trochę zaczynam się czuć niekomfortowo w tej sytuacji takiego organizatora tej rozmowy, bo mam taką potrzebę, żeby zaproponować, żeby ona się już jakoś może naturalnie potoczyła, więc bardzo zarówno naszych panelistów, których widzę w okienku tutaj, proszę o kolejne wypowiedzi. To znaczy, to jest tak, coś takiego, co mnie też jako osobę, która ma wziąć udział za chwilę w nadaniu sensu tego lubelskiego doświadczenia, bardzo interesuje. To znaczy ta perspektywa związana z doświadczeniem ekspresji, czego dowiedzieliśmy się my jako gospodarze, a my, znaczy my Lublin jako przyszli gospodarze, a wy jako dotychczasowi gospodarze od osób, które do miasta przybyły. Bo to też jest taka pokusa, żeby skorzystać z tej perspektywy innej, prawda? To znaczy przecież my będąc blisko pewnych rzeczy nie widzimy. To jest naturalne, tak? Że przybywa ktoś z dystansu, to chciałoby się jak najwięcej skorzystać, jak najwięcej dowiedzieć. Ja zresztą, to było pierwsze pytanie, które też zadałem Lesi wczoraj na spacerze. To znaczy powiedz mi o tym, co widzisz, czego ja nie widzę, tak? Bo to jest ta perspektywa, z której chciałoby się zrobić taki bardzo naturalny użytek. Artyści widzą więcej, głębiej, dalej w czasie, do przodu, przeczuwają pewne rzeczy. Jak to jest w waszym doświadczeniu w Krakowie?
Czyli tak, jak to jest w Krakowie, więc rozumiem, że Kraków powinien zacząć. Myślę, że tutaj można by książki pisać o tym, jak pięknym jest procesem samo komunikowanie się z potencjalnymi rezydentami naszego programu, którzy tak naprawdę podejmują decyzję o tym, że chcą przyjechać do Krakowa. To jest proces, który pięknie pewnie opowie Helge Lunde, bo on ma swoją dynamikę, jest bardzo transparentny i to nie jest jakiś katalog, z którego się wybiera nazwiska, tylko trzeba się naprawdę przygotować na to, że czasami powinna być to gotowość na przyjęcie pisarza, pisarki z ogromnymi traumami, ranami niezabliźnionymi, z rozmaitymi, no często nawet chorobami, które trzeba tutaj pomóc wyprowadzić. To są czasami osoby bardzo kruche, doświadczone, torturowane, prześladowane, które straciły najbliższych, straciły swoje korzenie. I to trzeba bardzo dobrze rozumieć, że to nie jest osoba, która wyjdzie od razu na konferencję prasową i spełni też takie oczekiwania, które czasami miasta mają. Chcemy się tobą pochwalić, chcemy cię pokazać, chcemy cię ogłosić. Czasami to jest taki proces, że te osoby są już u nas od paru miesięcy, a my jeszcze tego nie ogłaszamy. Dlatego, że ta wrażliwość, delikatność, empatia jest tutaj niezwykle istotna i to tak naprawdę jest ogromna praca terapeutyczna. I kiedy myśmy na początku przystępowali do tego programu, to czasami media nas pytały, aha, czyli tu będzie ktoś taki jak Swietłana Aleksijewicz, która notabene jest jedną ze stypendystek ICORN sprzed lat, albo czy tu będą przyszli nobliści, prawda? Czy tu będą przyszli zdobywcy Nagrody Bookera? Więc takie, aha, może to Salman Rushdie do nas przyjedzie. Więc jest troszeczkę taki rodzaj czasami błędnego myślenia, że ICORN jest po to, żeby troszeczkę podbić, nie wiem jak to powiedzieć, portfolio wybitnych twórców naszych miast, którzy zawsze będą częścią historii tego miasta, a być może kiedyś osiągną wielką sławę. I ta pokusa jest błędem myślenia i trzeba ją wyeliminować na poziomie myślenia i włodarzy miast, i mediów, i samych mieszkańców. To jest przyjęcie pozycji służby i gościny od samego początku. Natomiast kiedy zapytałeś, czego myśmy się nauczyli, no nauczyliśmy się wszystkiego. I wrażliwości, i tego, jak wyglądają problemy współczesnego Kongo, i na czym polega tak naprawdę sytuacja Osetii Południowej i Wschodniej. I nawet to, że w mieście, w takim kraju jak Norwegia, w którym powstała sieć ICORN, właśnie taka Marie Amélie, która tam rosła i tak dalej, znalazła schronienie jej rodzina. Także jej case doprowadził do zmiany prawa imigracyjnego w Norwegii. Uczyliśmy się tego, jaka jest sytuacja wydawców w Iranie, jak łączyć Hulud Sharaf z wydawcami, z tłumaczami, a przy okazji pozwolić jej być artystką i realizować się w Muzeum Sztuki Współczesnej. Jak niesamowita może być osobowość obecnej naszej rezydentki Ayun Nin w zupełnie innym obszarze, w obszarze wrażliwości na potrzeby mniejszości LGBT i jak tutaj też zachować wrażliwość i też nie wykorzystać za bardzo jej otwartości w tych sprawach, żeby pomagała nam również stawać się jako społeczeństwo bardziej otwartymi w związku z obecnością dyskryminujących dyskursów w tym zakresie w naszym społeczeństwie, w naszym kraju i to płynących od najwyższych władz Rzeczpospolitej.
Więc to są takie rzeczy, których się uczymy, jak być w tym delikatnym, jak nie wykorzystywać tych osób dla celów politycznych, wizerunkowych, marketingowych, jak włączać je w codzienność kulturalną naszego miasta. I w tym zakresie no, mam ogromną wdzięczność i do zespołu Wilidecjusza, i do zespołu Miasta Literatury, do wydawców naszego miasta, do tłumaczy, do organizatorów festiwali literackich, ale też do innych miast naszej sieci tu w kraju, które też zapraszają, wymieniają się, łączą tych aktualnych i przeszłych rezydentów. To jest sieć solidarności, współpracy i tego się uczymy każdego dnia. Także to jest nasze doświadczenie. A potem są oczywiście różnice kulturowe, czasami też bardzo niełatwe. Jak włączając te osoby w nasze społeczeństwo, uchronić też je czasami przed no, trudnymi sytuacjami kulturowymi, językowymi, społecznymi. Więc to jest niemożliwe do osiągnięcia bez zaprojektowania w tej sieci ICORN dobrego lidera, dobrego opiekuna tego programu, dobrej instytucji, która ma tą empatię wbudowaną w program działania, w otwartość ludzi, którzy tą instytucję tworzą. My mamy szczęście, że mamy właśnie takie instytucje, których know-how dojrzewał latami. I dlatego to jest dialog, w którym obie strony uczą się nawzajem o siebie, ale też wynoszą te doświadczenia z poprzednich programów, poprzednich rezydencji. Także tak to wygląda jakby z perspektywy miasta, a potem jest ta perspektywa codzienna i tutaj uśmiecham się do Dominiki Kasprowicz, bo to są bardzo praktyczne rzeczy, bardzo często. Tak, ja się dołączam do tego uśmiechu, do pani profesor, właśnie z prośbą właśnie o tą perspektywę już organizatora bezpośrednio. Ja również do wszystkich państwa się uśmiecham, ale szczególnie uśmiecham się do naszych obecnych i wcześniejszych gości i gościń, których, jak mówiłam, było już kilkunastu i którzy nauczyli nas o nas samych więcej w krótkim czasie niż kiedykolwiek sami w stanie bylibyśmy się nauczyć. Pamiętajmy, kiedy program ruszał 11 lat temu, to był taki moment, w którym temat polityki migracyjnej, temat otwarcia na osoby z doświadczeniem przymusowej migracji, kiedy procedury i sieci wsparcia właściwie były w sferze teorii. Oczywiście mamy w Polsce, mamy w Krakowie, głównie w sektorze pozarządowym, mieliśmy wtedy organizacje, które miały już doświadczenia, często zbierane za granicami państwa, ale Polska przecież do zupełnie niedawna pozostawała jednak taką wyspą homogeniczną ze względu na czy rasę, czy wyznanie, czy narodowość. Więc ponad dekadę temu taka odważna decyzja ze strony miasta Krakowa stanowiła pewien wyłom, który umożliwił, jak mówił Robert, zebranie powolne bardzo ważnego know-how. My nim dzieliliśmy się, dzielimy się nadal z innymi miastami, nie tylko w Polsce, ale to były doświadczenia, które bardzo nam pomogły w lutym tego roku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i ta wielka liczba osób szukających schronienia przez między innymi też Lublin, Rzeszów, dotarła Przemyśl, dotarła do Krakowa. No, mówiąc krótko, nie byliśmy zaskoczeni, ale też absolutnie nie byliśmy nieprzygotowani. Istniały już w tym roku wypracowane wiele lat wcześniej, chociażby dzięki miejskiej polityce krakowskiej programowi Otwarty Kraków, sieci współpracy i procedury, które znacząco nam pomogły aktywnie i skutecznie tę pomoc wtedy w lutym i w każdym kolejnym miesiącu zorganizować. Oczywiście program ICORN czy Scholars at Risk w Wilidecjusza jest zaledwie jakąś
kroplą, która do tego naczynia została włączona, dolana, ale myślę, że budowanie przez lata takiego obrazu Krakowa miasta otwartego, Krakowa, które jest też już przygotowane na to, żeby uczyć się, patrząc na siebie oczami innych, był ważnym elementem całej tej historii, która być może, nie wiedzieliśmy tego, w ciągu 11 lat pracy z naszymi gośćmi prowadziła nas do 24 lutego 2002 roku. Jeśli chodzi o codzienność i organizację, to proszę Państwa, analogia mi się nasuwa taka chyba nie dziwiąca nikogo. Potrzebna jest nie cała wioska, potrzebne jest całe miasto, żeby osoby, które mają trudne doświadczenia przymusowego uchodźstwa, które są bardzo utalentowane, ale też bardzo wrażliwe, zaopiekować i stworzyć takie warunki, które pozwolą na nowo tworzyć. Nie dzieje się to od razu, podpisuję się pod wszystkim, co mówił pan Robert. Każdy przypadek, każda postać to jest inna historia. Ale żeby nie powtarzać tego, co już zostało powiedziane, może dodam tylko kilka takich przykładów sytuacji, które uznaję za znamienne, za takie reprezentatywne. W odpowiedzi na twoje pytanie, czego się uczymy, patrząc na siebie oczami artystów, wspaniałych twórców, rezydentów ICON. Hulud Sheraf, syryjska poetka, o której już dzisiaj wspominałam, w trakcie pobytu w Krakowie odbyła wiele spotkań. Wydaliśmy dwa tomy jej i poezji, i poetyckiej prozy, które zresztą były nagradzane. Ale w jednym ze swoich wierszy napisała o Krakowie znamienną dla nas wtedy rzecz, że Kraków jest kobietą. Kraków jest kobietą, która rozplata i splata warkocze, która jest otwarta, opiekuńcza i która jest zmienna, ale też przez to piękna. No nie myślimy o Krakowie, wydaje mi się, przez ten pryzmat i w rodzajnikach żeńskich, ale to był taki dla nas bardzo otwierający moment i na tym polu również w Krakowie bardzo wiele się dobrych rzeczy dzieje. Zresztą umówmy się, ponad 90% uchodźców wojennych z Ukrainy to przecież kobiety. Trzypokoleniowe rodziny babek, matek, córek, dzieci, które często w Krakowie zostały i teraz tworzą z nami miasto. Druga taka historia, sytuacja, która wydaje mi się bardzo ważna, to pobyt wciąż trwający i zaangażowanie białoruskich pisarzy, tłumaczy, aktywistów, o których też już była mowa. Rozumiem, Lesię, i przyjmuję ten komentarz odnośnie do tego, kto jest de facto na wychodźstwie i że to nie są Białorusini, co pomagają nam sobie uzmysłowić twórcy, którzy pomimo różnych trudności, też osobistych, aktywnie się włączają, poświęcając czas, energię, udostępniając kontakty do realizacji chociażby takich wydarzeń jak właśnie spotkanie Kultura na Uchodźstwie, które miało miejsce w tym roku, w czerwcu w Krakowie. Więc taka współpraca przy organizacji wydarzeń, które umożliwiają nowym Krakowianom pokazanie tego, co najlepsze, przypomnienie o sprawie, jakby uwiarygodnienie też tego, że w dialogu jesteśmy w stanie nową jakość wytworzyć, jest bardzo ważne. To, co z pewnością ciągle jeszcze dla Krakowian, dla Polaków jest w jakimś sensie doświadczeniem nowym, to jest doświadczenie zetknięcia się z przedstawicielami innych religii i ras. I obecność, ale też
pewnym sensie odwaga obecności takich rezydentów, jak chociażby profesor Felix Kaputu, Republika Demokratyczna Kongo, czy właśnie Ayun Nin, jest dla nas często gorzką, tutaj absolutnie nie zamierzam tego obrazka lukrować, lekcją o nas samych. Jacy jesteśmy i jak na tym polu ciągle jeszcze dużo jest do zrobienia, żebyśmy mogli mówić, że zbliżyliśmy się do sytuacji, w której równo traktujemy osoby, które, o których uważamy, że tego naszego wsparcia potrzebują. Także trzy krótkie przykłady, jeśli potrzeba, oczywiście mamy ich więcej i bardzo dziękuję całemu swojemu zespołowi Willi Decjusza, panu Pawłowi Łyżwińskiemu, pani Gosi Różańskiej, wielu osobom, które wspierają nas w organizacji pobytów rezydentów ICORN i akademików uchodźców. Tak, ja tylko chciałabym do tego dodać, że teraz tak, jasne, mówimy o takiej migracji zmuszonych, o ludziach zmuszonych k migracji, a w całym migracja jest takim jakby zjawieniem pozytywnym, że ona jest naturalna w całym. I kiedy chodzi o tym, jak musimy traktować na ludzi, Polski, tak. Wydaje mi się, można też nie myśleć o nich cały czas, jak o ludziach, którzy potrzebują cały czas wsparcia, a też myśleć o tym, że oni są resursem, który też tak dalej jakby otrzymuje takie podstawowe rzeczy, na przykład rozumienie sytuacji, mogą wspierać innych ludzi i tak dalej. To bok, wydaje mi się, najważniejsze takiej pracy i sprawy miasta, żeby po prostu dać taką podstawową informację, żeby osoba dalej mogła ruszyć sama i wspierać drugich ludzi. Na przykład też mogę dodać przykład do tego swojego doświadczenia, że w lutym, kiedy zaczęła się taka jakby pełnomasztabna wojna w Ukrainie, nie byłam swojej w pracowni w Gdańsku, a byłam na granicy w przemyśle i była tam cały miesiąc. I jakby stała z tej osoby, której potrzebuje wsparcia, wspierała drugich ludzi i tak dalej. To bok jest ważne, że ta solidarność może być w całym pozytywna. I bardzo wam dziękuję. Dziękuję Lesiu, dziękuję Dominiko i tobie oczywiście, Robercie, bo w bardzo taki z mojej perspektywy wrażliwy i celny sposób przywołaliście właśnie tą wrażliwą granicę pomiędzy tymi dwoma stanami, to znaczy tym stanem wynikającym z kryzysu, tą potrzebą tej, jak mówiłeś, Robercie, bardzo empatycznej opieki. Nawet użyłaś słowa terapia w pewnym momencie, że to jest taka sytuacja terapeutyczna. No ale to też jest tak, że czasami terapeutyczna jest możliwość opowiedzenia swojego doświadczenia, więc tu gdzieś jest ten moment, w którym i w jakimś sensie jeden stan może graniczyć z drugim. I bardzo ważne jest to, co powiedziałeś o tym, że musi się to odbywać na warunkach osoby, którą gościmy, wyłącznie na warunkach osoby. Za tą uwagę ja jestem ci szczególnie zobowiązany. Ale teraz chciałem wrócić do Helgi o to, żeby o tym usłyszeć z perspektywy wzorca metra, czyli osoby odpowiedzialnej za filozofię tego, w jaki sposób funkcjonuje ICORN. Właśnie o twoją perspektywę jeszcze bardzo, bardzo o nią proszę. Thank you very much, Mr. Moderator. I think this has been very... Dziękuję, panie Dariuszu. Bardzo ciekawa rozmowa. Z ciekawością jej się przysłuchiwałem o tym, w jaki sposób miasto uczy się widzieć siebie oczami innych. I ten aspekt też żeńskości Krakowa. Rzeczywiście to pomaga. Myślę, że wszystkie miasta mogą powiedzieć to samo. Spojrzeć jeszcze raz na siebie, przedefiniować pewne sprawy. I
To było rzeczywiście cenne, co usłyszałem od Lesi, Roberta, Dominiki. To, co mogę od siebie dodać, jest taka... Jest taka pewna zasada, czy zestaw reguł, w jaki sposób nasza sieć działa i co ma wspólnego może z innymi podobnymi sieciami, to każdy, kto, artysta, pisarz, który jest prześladowany w swoim kraju, może zgłosić się do naszej sieci, jeśli czegoś potrzebuje. I nie potrzebują tak naprawdę jakiegoś mocnego wsparcia czy sponsora i tak dalej, żeby do nas przyjść. Jedyne, co potrzebują, jedyne, czego szukają, to ochrona, i tą ochronę możemy zapewnić. To jest ważne, żeby to na początku wybrzmiało. I świetna praca, którą wykonują miasta w sieci, polega też na tym, że kiedy artysta przyjeżdża, jest przyjmowany w danym mieście, to czym wspomniał Robert, bardzo często przechodzą pewne traumy, mają bardzo trudne doświadczenia za sobą, potrzebują wsparcia na miejscu od różnych profesjonalistów, tak żeby nie tylko poczuć się dobrze, ale też żeby im pomóc. I to się dzieje. I to jest bardzo ważna zasada naszej działalności. Plus brak wywierania jakiegokolwiek nacisku, stwarzania pewnych oczekiwań wobec tych ludzi, kiedy przebywają w naszych miastach. To też jest ważne, żeby się czuli dobrze. Lesia dała świetny przykład tego, jak dużo daje miastu sama z siebie. Nie dlatego, że ktoś jej kazał, naciskał, czy tego się spodziewał. Po prostu robi to, bo chce, bo sama zdecydowała, że chce. I na tym polega nasza sieć. Promujemy swobodę, wolność i chcemy podkreślać, że swoboda ekspresji faktycznie jest czymś realnym. I blisko 300 artystów już skorzystało z naszej gościnności w różnych miastach sieci ICON. W ciągu tych wszystkich lat już ponad 2,5 tysiąca, więc ważne, żeby podkreślić, że zostali zaproszeni i nie wywierano na nich żadnej presji do świadczenia żadnych usług, ofiarowania swoich umiejętności czy talentów, a mimo wszystko robili to, będąc na uchodźstwie. I Svetlana Aleksejewicz w 2006 była choćby w Szwecji, w Göteborgu. Miasto zaoferowało dosyć dobre warunki, tłumaczy, wsparcie i tak dalej. I później została laureatką Nagrody Nobla. Być może częściowo dzięki temu, co uzyskała tam w mieście należącym do sieci. Więc Lesia też wspomniała o też pewnym patrzeniu długofalowym, bo długość pobytu rzeczywiście jest różna naszych rezydentów. Nie zawsze tak naprawdę od razu widzimy pewne owoce pobytu tych ludzi czy naszej pracy. Jeśli czasem trzeba po prostu dłużej poczekać. Jeśli Lublin będzie częścią sieci i będzie otwarty na przyjmowanie gości, to jest świetna wiadomość. Natomiast podkreślam, że owoce pewnej pracy, pewnego wysiłku mogą pojawić się szybko, ale niekoniecznie mogą być i po 5, po 10 latach. Więc trzeba patrzeć na to jako pewien proces długofalowy, inwestycję długofalową, jeśli tak mogę powiedzieć. I w tej chwili jeszcze tylko wspomnę, że efekt
tworzenia tej sieci, pewnej społeczności współpracujących miast. Spotkaliśmy się zresztą w Gdańsku w czerwcu tego roku na zgromadzeniu, w przyszłym roku w Brukseli. I to są bardzo dobre spotkania, gdzie staramy się umacniać nasze kontakty, dzielić się wyzwaniami, planami i wreszcie mam nadzieję, że nasza sieć będzie rosła, będzie się umacniać z korzyścią dla wszystkich. Bardzo dziękuję. Myślę, że... Może żeby zapytać państwa, którzy są z nami tu w Lublinie na sali, o pytania z waszej strony, pytania, komentarze, wszelkie wypowiedzi. Zapraszam. Lajsiu, droga, ja dozwolę sobie zwrócić się do ciebie na ty. Lajsa, najdroższa, chciałbym zwrócić się do ciebie na ty. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. I zwrócę się do ciebie w języku ukraińskim. My, jako współorganizatorzy kongresu... Bo mnie zdaje się, mam takie poczucie... Mi się wydaje, mam takie odczucie wewnętrzne, że musimy cię przeprosić za jedną rzecz. Kiedy pisałaś do nas, kiedy się zgodziłaś przyjechać do nas w jednym z pierwszych maili, listów od ciebie, pierwsza rzecz, o którą poprosiłaś, prosiłaś o to, żeby mówić w swoim języku ojczystym. Ja specjalnie teraz do ciebie mówię w języku ukraińskim, bo osoba polskojęzyczna tego nie odczuwa i nie wie o tym, ale nasze języki są bardzo bliskie. Są bardzo zbliżone. Są z jednej grupy językowej. Nasze języki mają 83% wspólnej leksyki. Nasze języki są bardzo bliskie. Nasze języki są najbardziej bliskie sobie wśród wszystkich języków słowiańskich. Ja od zawsze miałem takie wrażenie, odkąd zacząłem się spotykać z osobami, z nosicielami języka białoruskiego. Będzie ryzykowana teza. Może to będzie taka teza ryzykowna, ale miałem takie wrażenie, że nosiciele języka ukraińskiego i białoruskiego są jednym takim zbiorem wartości. I takie jest moje wrażenie, takie jest moje doświadczenie. Chciałem cię przeprosić, bo dla mnie to było coś naturalne, było coś naturalnego, że ty możesz mówić w języku białoruskim i moi koledzy, którzy siedzą teraz, tłumaczą, że się nie obrażą na mnie, jeżeli zrobimy taki eksperyment. Ty będziesz odpowiadała na moje pytanie, ja ci zadam to pytanie w języku ukraińskim, ty o to sama o to prosiłaś. Nawet prosiłaś o to, żebyś miała krótką możliwość, kiedy możesz włączyć się do nas, do rozmowy w języku białoruskim. Dawajmy, zróbmy taki eksperyment i pokażemy, że technicznie to jest realne. Nie wiem, czy ty wiesz, nie wiem, czy osoby tutaj obecne wiedzą, że to jest pierwszy kongres. Trzecim językiem którego jest język ukraiński. Wcześniej to był język rosyjski. Musieliśmy się doczekać tego 24 lutego. Musieliśmy się doczekać wojny, żeby to się odbyło. Ale na sporą liczbę rzeczy czekaliśmy. Czekaliśmy na tą wojnę, na to, co się wydarzyło po 24. Wiecie, kongresem mojego marzenia jest kongres, na którym równoprawnym, czwartym językiem będzie język białoruski. I wierzę w to, że ten moment się wydarzy, że to będzie. Długo czekaliśmy na obecność języka ukraińskiego na kongresie. Myślę, że doczekamy się dnia, kiedy język białoruski też tutaj będzie obecny. I wtedy to faktycznie będzie kongres współpracy transgranicznej. My jesteśmy najbliższymi sąsiadami. Ale wiecie, Lublin jest chyba jedynym miastem, które swoją stronę internetową miała w języku białoruskim. To było 10 lat temu. I wtedy to w ogóle nie było czymś oczywistym. Ale to było na przykład dla mnie, to było oczywiste. Może dla ciebie też, dla takich osób jak my. Kongresem mojego marzenia to jest kongres w języku białoruskim. A to pytanie, które chciałabym zadać tobie, bardzo
otwarty i taki ciepły sposób mówiłaś o swoich doświadczeniach w Gdańsku, jak Gdańsk otworzył swoje ramiona przed tobą. Powiedz, jakim jest miasto najlepszym miastem twojego schronienia, miastem schronienia twojego marzenia? I abstrahując całkowicie od Gdańska, od tego, gdzie ty obecnie przebywasz. Ja uwielbiam Gdańsk, ja znam Gdańsk, kocham to miasto. Wiem, że Gdańsk otworzył się przed tobą w najlepszy możliwy sposób. Ale z perspektywy Lublina, który jeszcze nie jest w tej sieci, który chce wejść tylko do sieci, bardzo chce wejść do tej sieci Icorn. Harno. Ładnie. Najkraście. W najlepszy możliwy sposób. Powiedz mi, jakim powinno być to miasto schronienie twojego marzenia? Co nam doradziłabyś? I chciałbym cię prosić, żeby to były takie bardzo konkretne rzeczy, konkretne porady. Nie na poziomie takiej, wiesz, takiej globalnej filozofii, nie. Taką praktykę. Co miasto powinno zrobić dla artysty, który chce w tym mieście mieć swój głos? I bardzo proszę cię w języku białoruskim. Przyjemne. Bardzo mi jest miło, że mogę odpowiedzieć w języku białoruskim. Nie będę otrzymać lepszy, niż polski. Myślę, że to wyjdzie mi nawet lepiej niż w języku polskim. Po pierwsze, odpowiadając na twoje pytanie, wszyscy my chcemy wracać do domu. I najważniejsze dla każdego człowieka, dla każdego artysty jest to, żeby on mógł wybierać, gdzie on może być, gdzie on może pojechać i gdzie w każdej chwili on może wrócić. I wszystko, co teraz się odbywa, każdy nasz krok powinien być ukierunkowany na to, że może nie kongres był w języku białoruskim, ale żeby na przykład kongres następny mógł się odbyć w Mińsku czy w Kijowie. I mi się wydaje, że język to jest bardzo ważna część naszej przyszłości, naszego bytu, naszej codzienności. Białorusini i Ukraińcy w chwili obecnej mamy dość trudne relacje. Mamy dość trudne relacje między Białorusinami i Ukraińcami, które wyszły na jaw w trakcie wojny. Jesteśmy zmuszeni nad tym pracować, wspólnie pracować. Wcześniej nie mieliśmy dużo takiej wspólnej pracy, jak na przykład to jest u Białorusinów z Polakami. Mamy więcej współpracy między Białorusinami a Polakami niż między Białorusinami a Ukraińcami. Trzeba patrzeć na przyszłość jako na perspektywę naszej wspólnej pracy. Ze strony białoruskiej musimy opracować tą całą traumę. Tą dyktaturę, która nas może być apolityczność, jakaś apolityczność, która bardzo długo funkcjonowała w moim kraju, doprowadziło do tego, co jak wygląda obecnie sytuacja w Białorusi. Nie nawet poza tym, o czym ty każesz. I właśnie to wychodzi poza granice miasta. I bardzo jest mi miło, że ty wyszłaś, mówisz do mnie w języku ukraińskim. Ja chociaż coś mogę do ciebie powiedzieć w języku białoruskim. Mam nadzieję, że to jest pierwszy krok. Pierwszy krok do tego, żebyśmy dalej mogli rozmawiać i rozumieć się wzajemnie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za pytanie, zarówno za pytanie, jak i za odpowiedź. Zostało nam kilka minut i chciałem w bardzo otwarty sposób zapytać zarówno panelistki, panelistów, ewentualnie jeszcze osoby, które są z nami tu w Lublinie, o ostatnie wypowiedzi, ostatnie reakcje. To jest jeszcze ta chwila czasu, którą mamy na jakieś ostatnie domykające komentarze, zanim będziemy kończyć naszą rozmowę dzisiejszą. Także bardzo proszę. To może ja bardzo króciutko chciałbym zadeklarować pełne wsparcie miasta Krakowa w procesie decyzyjnym, ale też po prostu dzieleniem się w praktyczny sposób
naszym doświadczeniem w organizowaniu tego programu, zarówno z perspektywy samorządowej, jak i takiej codziennej opieki nad tym programem. Tak sobie pomyślałem właśnie, że żeby poczuć ciepło i serdeczność uścisku otwartej dłoni, trzeba naprawdę 5 palców, więc piąte miasto w sieci iCorn w Polsce, miasto Lublin, to piękne, piękne właśnie wyrażenie tej idei. Także zapraszam bardzo serdecznie, bardzo gorąco i jestem bardzo wdzięczny i dumny z tego, że Lublin, no, jak rozumiem, wpisuje w całą filozofię współpracy i solidarności transgranicznej także tą piękną ideę międzynarodowej solidarności wobec prześladowanych twórców. Dziękuję bardzo. Jeśli można na koniec, jeszcze raz dziękujemy za zorganizowanie tego panelu. Serdecznie pozdrawiam Lesię i wszystkich rezydentów iCorn, którzy teraz czy później obejrzą nasze dzisiejsze spotkanie. Są źródłem inspiracji, natchnieniem, są wielkim potencjałem każdego z miast, które zdecyduje się ich przyjąć. I to jest, jak powiedział ostatnio w naszej takiej prywatnej rozmowie jeden z naszych rezydentów, my wszyscy płyniemy trochę tą samą łodzią. Po prostu po naszej części łódki, w naszej części łódki jest tak bardziej sucho, powiedziałabym, i bezpiecznie, ale pamiętajmy, że to, z czym się tutaj mierzymy, to są globalne procesy. Udział miast w sieci jest też dobrym testem w mikroskali różnych procedur, gotowości, komunikacji odnośnie do sytuacji, które, jak widzieliśmy w tym roku, nie są fikcją, a wręcz mogą stać się codziennością. Warto w tym uczestniczyć, tym bardziej, że wielu Polaków ma to bezpośrednie doświadczenie pomocy osobom z doświadczonym przymusową migracją, więc takie zrozumienie dla wyzwań, które się z tym wiążą, to jest coś, na co na pewno możemy liczyć. Bardzo Państwu dziękuję i serdecznie pozdrawiam z Krakowa, z willi Decjusza. Czy jeszcze ktoś z Państwa? To step in. Thank you from... Bardzo chciałem podziękować z mojej strony, ze strony iCornu i Norwegii. Bardzo chciałem pogratulować fantastycznego kongresu. Szczególnie tego panelu. Bardzo się cieszę, że mogę brać udział. Mogłem komunikować się z Państwem na temat iCornu. I bardzo ważne, że angielski łączy nas, że możemy docierać z ideą do bardzo szerokich gremiów, że możemy serio, że bardzo się cieszę, że Lublin tak podszedł że bardzo serio poszedł do w swojej strategii. Dziękuję bardzo także kolegom z Krakowa, że tak są aktywnymi uczestnikami wspólnoty iCornu. Mam nadzieję, że było wiele wyzwań, ale w tym momencie już dążymy stabilną ścieżką współpracy i mam nadzieję, że dalej będziemy działać na rzecz wolności, solidarności i wolności ekspresji artystycznej. Bardzo, bardzo dziękuję za ten udział, za umożliwienie mi tego udziału. Mam nadzieję, że będę mógł przybyć wkrótce do Lublina, aby podpisać porozumienie w sprawie Lublina, przystąpienia Lublina do sieci. Bardzo dziękuję. Thank you so much for your... Bardzo dziękuję za udział wszystkich panelistów i bardzo dziękuję Robertowi za otwartość i za otwartość i gotowość pomocy nam. Mam takie wrażenie po naszej ostatniej rozmowie online, że naprawdę tak, będzie nam na pewno bezpieczniej, będziemy czuli się zdecydowanie wsparci przez starszego brata albo siostrę. Dziękuję bardzo za udział, za bycie z nami.
za wszystkie utrudnienia uczestnictwa hybrydowego. Żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy są z nami, wszyscy, którzy byli z nami online. I mam nadzieję zobaczyć Państwa wkrótce wszystkich. Może, cóż, miejmy nadzieję, jako już nowi członkowie sieci ICORN. Postaramy się zrobić wszystko w naszym zakresie, żeby stało się to jak najszybciej. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.